Dzisiaj pokażę Wam bitwę na T-34 na piętotierowym sowieckim medzie. Jak widzicie, ten czołg już mam wymarkowany, grałem na nim jeszcze, że tak powiem, no, 2 lata temu. Załoga jakaś z łapanki, czyli ta, co była na T-28, została teraz przerzucona na T-34. Więc mamy żarówkę i maskowanie. Maskowanie, hamowanie sprzęgłem. Maskowanie, rozeznanie sytuacji, no i maskowanie i naprawa. Jeżeli chodzi o działo, ja preferuję grę wyłącznie z tym działem. 57 mm ZIS-4 to jest to samo działo, które jest na T28, z tej przyczyny, że ma bardzo wysoką penę na amunicji premium, 189 mm, a to oznacza, że mogę nawiązać walkę tym czołgiem z dowolnej odległości z każdym czołgiem, który spotkam tak naprawdę. Może oprócz oni od frontu. Natomiast inne działa pod tym względem tutaj ustępują. Po pierwsze, długo się na nich skupia, poza tym mają strasznie słabe te wartości penetracji. Tak naprawdę to jedyne, co można rozważyć, to jest 76 mm działo. Ono ma 125 peny na APK-ach, 156 na APCR-ach. No, jest różnica, nie? Dobra. Z czym jeżdżę? No, oczywiście ulepszony system naprowadzania, żeby szybciej skupiać, ulepszona wentylacja, żeby w ogóle podnieść generalnie wszystkie parametry czołgu. Nie używam dosyłacza z tej przyczyny, że to działko szybciej przeładowywuje niż skupia. No, oczywiście niezawodna lorneta, żeby jak się już gdzieś ustawię, to żeby sobie samemu świecić. 90 ppków, 29 APCR-ów, duży zestaw naprawczy, duża apteczka. Automatyczny system gaśniczy i to jest to, na czym jeżdżę. Ja już troszeczkę bitew rozegrałem. Teraz jak nagrywam ten materiał, to już mam rozegrane 272 bitwy na koncie, odkąd wróciłem. Z czego na T-34, tym, które oglądacie, mam 60 parę bitew i na M7C 80 parę bitew rozegranych. Sprawdźmy może, czy, że tak powiem, po tych bitwach, na jakim poziomie gramy na tym czołgu. Weźmy sobie w ten przebieg służby, wejdźmy sobie na pojazdy, znajdźmy sobie najpierw może tą M7, którą już oglądaliście. Nagrody. Gramy na poziomie 94,87, czyli w zasadzie na poziomie tego trzeciej odznaki biegłości gramy na tym czołgu, czyli nieźle. Czyli nieźle. Natomiast na T-34 gramy też na poziomie trzeciej odznaki biegłości, czyli 94,78, czyli nie najgorzej. Myślałem, że zmiany w ilości HP u czołgów, które spotykamy, spowoduje, że te moje wyniki, które do tej pory robiłem, będą relatywnie za słabe do tego, żeby się tutaj gdzieś łapać w tą trzecią odznakę biegłości, a tymczasem w zasadzie na marginalna różnica jest. Myślę, że 2-3 bitwy dobre i wskoczyłem powyżej 95%. Dobra, to tyle podsumowania. No i wchodźmy do bitew. Opiszemy sobie teraz taktykę gry na mapie Murowanka. I już Wam powiem, jak wyglądają mniej więcej archetypowe rozjazdy. Generalnie to miejsce to jest miejsce, gdzie się generalnie biją ciężkie czołgi. To miejsce to jest generalnie, gdzie się biją medy. Tutaj jeżdżą tylko słabi gracze i tam szybko umierają. Lightami robimy otwarcie w ten sposób i świecimy ewentualnie rozjeżdżające się czołgi. Medem można też stanąć tutaj na początku rozgrywki po to, żeby ostrzelać to, co zaświeci nasz light. Tak? Więc to jest takie, że tak powiem, zgrubne omówienie tej taktyki. Teraz sobie może to porysujemy, jak to wygląda. Więc tak, zaczniemy od czołgów ciężkich. Czołgami ciężkimi walczymy tutaj. Czołgami ciężkimi walczymy tutaj. Czyli obijamy się, przeskakujemy z następne i tak dalej. W ten sposób to tutaj walka wygląda. Jeżeli chodzi o czołgi
o lighty, otwarcie lightem. Tu w krzaczek, otwarcie lightem. Tu w krzaczek, jak się spotkacie, to się bijecie albo uciekacie. Teraz tak, medami, otwarcie. Tu i tu. Stąd macie bicie też na te górki. Tutaj jak coś będzie przejeżdżało, jest. Stąd znaczy się jest bicie. No to stąd zresztą też są przestrzały. Tutaj na te górki, aby się coś zaświeciło. Więc można sobie postrzelać. Ok, gdzie jeszcze się mogą pojawić czołgi ciężkie? Jesteście niskotierowymi czołgami ciężkimi, czyli gracie w 357 i jesteście w ogonie, to wtedy jedziecie też tutaj na tą flankę, tak? I tutaj spokojnie możecie sobie wtedy walczyć w tym miejscu. No i tak samo z przeciwnej strony. W tym miejscu medami dokładnie. Medami dokładnie tak samo. Tutaj czołg ciężki wam narysowałem. To są mety. To jest tutaj początek lasku. Ok. No i tutaj też medami wspomagacie swoje ciężary. Jeżeli tutaj są, jeżeli nie ma, to się pszczelacie po prostu nimi. I teraz tak, jeżeli jesteście na końcu łańcucha, też się nie pchacie. Możecie gdzieś z dalsza tutaj się ostrzeliwywać. Tutaj miejsc jest sporo. Wykorzystywane są też przede wszystkim przez te deki. Przepraszam, ty tutaj stąd, no to tutaj masz bicie, są, no różnie, stąd jest bicie. Tu się można ustawić, w tych krzaczkach się można ustawić. Popularnie się też tutaj ustawiają te deki. Z przeciwnej strony też bodajże gdzieś tutaj, jeżeli dobrze kojarzę, jeżeli dobrze czytam rzeźbę w terenu. Tutaj z tyłu się można ustawić, tutaj też się można ustawić, można się potem wycofać. Też się grywa medami. Medami też się grywa tutaj, ale rzadziej. Medami też się gra tutaj, ale rzadziej. Można też takie otwarcie zrobić. I jak oglądaliście moje stare filmy, to jest coś takie strasznie, że tak powiem, agresywne otwarcie. Jest takie agresywne otwarcie medem, gdzie się tutaj dojeżdża i bije się tych od boku. Tylko trzeba mądrze się ustawiać, żeby z krzaczków nie dostać bicia. W drugą stronę nie ma takiego fajnego ustawienia, zawsze się was tam wydubią, ale z tej strony się da tutaj podjechać. Trzeba mieć wystarczająco szybki czołg, żeby się tam znaleźć, zanim się doczołgają tej ciężary. Dobra, kwadraty, no to wiadomo, kwadraty się ustawiają. Tutaj, bo wiecie, jakby możliwości nie ma za bardzo na ustawianie się na tej mapie, ale to, co jest najważniejsze, nie gracie, tu się nie gra. Tu się nie gra, tu jest rzadko słabi gracze. Po pierwsze, nie ma bicia na różne kierunki, a po drugie, dostaje się bicie z różnych kierunków. No i to jest ten problem, tak? Dobra, no to przechodzimy do bitwy. No i mamy naszą murowankę. Bitwa równotierowa. Same piąte tiery. Setup, no interesujący. I jest trochę ciężkich na topie, trochę średniaków, parę TD-ków. Powiedziałbym, że idealny matchup. Gdzie ja pojadę? No ja oczywiście jadę robić za skauta, jak ja to lubię robić. Czyli po prostu gdzieś tam w linię 7, może nawet do E7. No dokładnie, pewnie tak pojadę, bo właśnie widzę, że żaden z naszych lightów tam nie pojechał, więc wykorzystam tą miejscówkę dla lightów, żeby sobie wywalczyć jakąś przewagę. Tutaj, gdzie Skoda T24 stanęła, to ona właśnie będzie też z mojego spota strzelać, jeżeli... No ale widzę, że się zmieniła, że się ruszyło. Niepotrzebnie. Dobra. No i widzicie, że można rozjazd ładnie złapać. No i bijemy. Marnie to mierzę. Oj, jak ładnie.
dzisiaj bardziej zdrowo skomplikowane, po co bym go przebił. Moje doświadczenie się muszą uciec. No, ze słabym działem KV1. Spróbujemy jeszcze coś zaświecić. Skoda w ciemno wystrzelała tego KV1. Na razie 400 obrażeń zadane, 460 z mojego spota, więc nieźle. Wracam na apteki, bo już nie ma w kogo strzelać z prostszej amunicji. No, słyszałem, że 4K jeszcze ratować, nie udało się. Dobra, trafik. Co w takiej sytuacji? Mój czołg jest cięższy niż Chaffik, więc w związku z czym chcę zrobić dokładnie taką akcję, jak z reguły robiłem grając na VC2801. Czyli poświęcić swoje HP, ale zabić Chaffiego. Zwróćcie uwagę, jak to zrobię. Nie zdążyłem strzelić. Ale dostał ze zderzenia, tak? Staranowałem go i mam gościa z głowy. No i hapsów mi się na tyle zostało, że no mam jeszcze czym grać. Zresztą a propos fałki, zobaczcie to. No okej, jak zrobić dwa fragi w przeciągu jednej sekundy? No trzeba mieć czołg, który ma odpowiednią masę i strzelić w jeden czołg, a drugi staranować, tak? Zobaczcie, zresztą fałka jest idealna do taranowania. Proszę bardzo. I to miałem na myśli mówiąc o taranowaniu, że to jest technika przydatna. Jeżeli wiemy, że masa naszego czołgu jest wyższa niż masa czołgu, z którym walczymy. No i o tym mówiłem. Pomagam autoraidem. Nie musiał tańczyć. Teraz się zmieniam. Autoraid ma to do siebie, że mierzy w sam środek sylwetki, więc jak macie jakieś przeszkody pomiędzy sobą, to się nie nadaje do strzelania. Okej. Najgorsze, co by można było zrobić w tym momencie, z mojej perspektywy, i nigdy takiego skrótu nie róbcie, to jechać właśnie gdzieś tam po tej przekątnej, tak jak Skoda C24, ten Churchill 1, którego nie widać, wrogi i tak dalej. Nie skracajcie sobie w ten sposób ścieżki, nie jedźcie tędy. Także, bo łatwo nachytać, jeżeli gdzieś z tyłu przy linii K będą ustawione te deki i się zaświecicie, to już nie będziecie mieli możliwości się ukryć. Lepiej zawsze w takiej sytuacji, okej, może stracicie część damage'a, ale na pewno nie zginiecie, niech tam się inni biją, ale wyjedźcie grzecznie wzdłuż linii 0, a potem wzdłuż linii K. Sprawdzam, czy mam nadbicia, ale niego nie mam. Olewam zwierzę na dół. To już jest bardzo dobry wynik. 1291 na T34 to jest około 4000 w Łenosie. Tu chcę wykorzystać krzaczki, żeby sobie postrzelać do niego. Przymierzymy. Trafiłem go w lufę. Dobra. Schował się. Zmieniam się na apteki i jedziemy dalej. Jeszcze będę szukał bicia na tego Churchilla, wykorzystując rzeźbę terenu. Nie chcę się dać zaświecić, tak?
chochoł ściela, RNG kule nosi. No chyba sobie już tam poradzę bez mnie, z tego wynika. Dokładnie. No to ja znowu wracam do linii i wzdłuż tej linii drzewek, tych krzaczków będę się pługował do przodu. Jest szansa, że Skoda coś tam zaświeci. Podjeżdżając pod górkę, wtedy będę miał bicie na coś, co tam się znajduje. Ale nic, sobie sam zaświecę. Jest suczka Su-85. Bardzo fajny czołg, notabene. Chyba nawet pokażę wam jakieś bitwy na nim, bo też sobie się na nim bawię. Tutaj sobie mamy krzaki, więc nic sam sobie nie spotnę, ale poczekajmy. Poza zasięgiem rysowania. Dobra, fałki się podbędziemy. Jak się przebijemy, dobra, jest. Bishopa. Też. Gdzieś tam jeszcze jest to suczka, nie wiemy gdzie. Może ją Skoda zaświeci. Zobacz, się trzeba nastrzelać, żeby tę Martę zabić. Jest suczka, objawiła się. Próbuję ją postawić na gąsce, żeby nie uciekła, ale to jest w tej odległości to loteria, ale udało się, ale niestety naprawka szybko zadziałała. Wejdzie coś. Nic nie ma oficery, bo zapeków powinienem ją móc przebić, ale jak widać różnie to bywa. Dobra, no 4H się już raczej nie załapie, ale jest szansa złapać się na Arcinę. Wynik już jest epicki, 2349 widzialnych obrażeń, 3 fragi, do tego jeszcze 600 z mojego spota, no to macie prawie 3000 z utylizowanych obrażeń, no to biorąc pod uwagę, że to jest 600 hapsów ma taki czołg jak ja, no to to jest, zniszczyłem bądź pomogłem zniszczyć 5 czołgów, tak? Patrząc po puli HP. OK, no i tak się ten bitwa kończy. 2436, 649, 649 z mojego spota. Wpadła oczywiście masterka za tą bitwę. Duży kaliber, no to też chyba łatwo się domyślać. No i myślę, że ta bitwa fajnie pokazuje właśnie, jak sobie radzić tym czołgiem w takiej konfiguracji. Bardzo, bardzo przyjemna bitewka. Dobra, z mojej strony to wszystko. Oczywiście bardzo proszę, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się film podobał. Jeżeli jesteście u mnie pierwsze, zapraszam do subskrybowania kanału. Oczywiście zapraszam też do komentarzy. Chętnie z wami rozmawiam w komentarzach, więc piszcie. Z mojej strony to wszystko i do zobaczenia, trzymajcie się.